Tak więc ja już zmontowałem ten film. Powiem wam tylko tyle, że zabranie się do tego zajęło mi całe 2 tygodnie. I w ciągu tego czasu nawet zakupiłem sobie nowy monitor, który widać. Tego widać, tego widać. Jest to Samsung 27 cali 2K 144 Hz, więc można nawet nagram o nim film. A teraz zapraszam do filmu. Tak, miałem minęły 2 tygodnie. Wykonania tej czynności będziemy potrzebowali pendrive'a, monitora, samego komputera i klawiatury, ale myszka też się może przydać. Hej, z tej strony Hobbit, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak zaaktualizować BIOS w naszej płycie głównej. Ja wam to pokażę na przykładzie mojej płyty, którą jest Aorus B450 Pro. Więc wpisujemy sobie nazwę naszej płyty głównej w przeglądarkę. Szukamy sobie tutaj wersji od producenta. Klikamy sobie w link. Dajemy wsparcie. Następnie wchodzimy w BIOS. I pobieramy sobie najnowszą wersję. Kiedy już to zrobiliśmy, przeciągamy sobie nasz plik z BIOSem do sformatowanego pendrive'a. Następnie wszystko zamykamy. I wyłączamy nasz komputer. Pamiętajmy tylko, że tego pendrive'a nie można wyciągać, tylko on musi być w płytę główną wpięty. Następnie włączamy komputer. Klikamy cały czas delete'a, żeby nam się BIOS odpalił. Albo F2 chyba też można, z tego co pamiętam. Klikam sobie, u mnie to jest akurat Q-Flash. Ale na każdej płycie jest to inaczej. Więc to będzie coś z flashem, BIOS flash, BIOS update, coś takiego. Ja to mam akurat na dole, bo mam płytę Aorusa. Klikamy sobie potem update BIOS, mam tutaj także save BIOS, tak żeby nam w razie czego gdyby się nam ten zepsuł. Dajemy sobie update BIOS. Wchodzimy sobie wpieramy sobie nasz dysk. Ja mam tutaj mój drugi dysk jeszcze, ale ja sobie wchodzę w pendrive'a. I tu już mamy nasz BIOS, możemy sobie wybrać, jeżeli mam tutaj jeszcze jakieś inne pliki. Wpieramy sobie go, szczałeczkę sobie dajemy. Press to start, klikamy sobie w to. Teraz nam się BIOS aktualizuje i tak, myszkę wtedy nam przycina. To trochę trwa i pamiętajcie, żeby wtedy nie wyłączać komputera, ani nie odłączać go od zasilania, ponieważ potem możecie mieć małe problemy z BIOSem. Już nam się to zrobiło, możemy sobie kliknąć, albo nam się to samo w sumie zrobi, ale kliknąłem. Komputer nam się wtedy zresetuje, chwilę to potrwa. Takie resety właśnie trwają dłużej niż normalne włączenie komputera. No ale się zaraz powinien już włączyć. Już nam się komputer włączył. A tak, żeby nie było, włączę go jeszcze raz. Żeby nie było ustawione niby. Tak więc, żeby nie było. Komputer się włącza. Wirusów nie ma, powinien działać normalnie. No i działa. Chwilę to potrwa, zanim się włączy. O, już jest. No i normalnie mogę sobie wcisnąć i w ogóle działa, żeby nie było. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli ten film się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i cześć.